Mówiliśmy tydzień temu o wielkiej burzy, o wiosennej nawałnicy, która przewaliła się przez Polskę Mieszka II, tratując i burząc wszystko, co napotkała. Niewiele brakło, a obaliłaby młode państwo. Musiał to być huragan olbrzymi. Skoro wieść o nim dotarła szybko do sąsiadów, pisze bowiem o tej nawałnicy kronikarz ruski w słowach następujących. Było zaburzenie wielkie w ziemiach polskich. Powstawszy ludzie pozabijali biskupów i kapłanów i panów swoich. Czytając to krótkie, telegraficznym stylem zanotowane zdanie, znajdujemy w nim słowo, z którym dotychczas w naszych pogadankach nie spotkaliśmy się. Mam na myśli słowo panowie. Ludzie powstali na panów. Jeszcze bardziej wyraźnie wystąpi to przeciwstawienie klas czy warstw społecznych u najdawniejszego z naszych kronikarzy, Galla, który w 100 lat po owej burzy mówi: niewolnicy powstali na panów. Zatem ludzie z kroniki ruskiej to niewolnicy. Mówiliśmy w poprzednich rozdziałach o wojnach, bitwach, o zwycięstwach i klęskach, o książętach naszych i królach, o granicach, o tworzeniu się państwa. Nie było zaś dotąd sposobności, by spojrzeć na rzecz wielkiej wagi, mianowicie na społeczeństwo. W oświetlającym świetle piorunów burzy wiosennej widzimy właśnie społeczeństwo z okresu pierwszych piastów. Więc zespół ludzi związanych z współżyciem na tej samej ziemi, pod tym samym niebem, w tym samym klimacie. Gall dostrzega w tym społeczeństwie trzy warstwy, mianowicie niewolników, panów świeckich i duchownych oraz wyzwoleńców. Nad tymi trzema klasami stoi książę lub król, posiadający władzę absolutną, władzę życia i śmierci. On nie jest warstwą, stoi ponad społeczeństwem. Burza, która zerwała się za Mieszka II, była czymś, co można zwać buntem, albo powstaniem, albo najtrafniej rewolucją społeczną. Ta rewolucja uderzyła w klasę najwyższą, zatem w panów świeckich i duchownych. Płomień buntu podnieśli niewolnicy i warstwa pośrednia stojąca pomiędzy nimi a panami. Przyjrzyjmy się jeszcze raz notatkom zrobionym przez Galla. Niewolnicy powstali na panów. Wyzwoleńcy przeciwko szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką, rozpoczęli bunt przeciw biskupom i księżom Boga, niektórych z nich jakoby godniejszą śmiercią mieczem zgładzili, innych jakoby godnych likszej śmierci ukamienowali. Słowem, rewolucja zwracająca się przeciwko warstwie najwyższej i przeciwko religii. Skądże w Polsce wzięli się panowie, czyli jak dzisiaj mówimy szlachta, i skąd wzięli się niewolnicy? No, z nieba nie spadli. Wprawdzie stara pieśń zbuntowanych chłopów angielskich z XV wieku pyta: gdy Adam orał, a Ewa przędla, któż wtedy był szlachcicem? Ale i w Anglii, w Polsce i w każdym wielkim narodzie sprawy społeczne rozwijały się od niepamiętnych czasów tak samo i wszędzie znajdziemy pamięć jakiejś dawnej, pierwotnej swobody i równości, która z biegiem stuleci zanikała powoli, ustępując miejsca silniejszym więzom. Wszędzie, pod każdą szerokością i długością geograficzną powstawało państwo, na którego czele stał władca rządzący ludem pozbawionym praw, a mającym tylko obowiązki. I wszędzie, w każdym kraju władza książęca zwolna malała na rzecz szlachty i duchowieństwa. Polska nie stanowi wyjątku, a jej dzieje wewnętrzne, tak samo jak dzieje każdego narodu, przedstawiają długą, niekończącą się walkę o prawo, o wolność, o równość. Niewolnicy w Polsce nie mieli żadnych praw, jak ich nie mieli nigdzie. Byli własnością swoich panów. Syn niewolnika i jego wnuk, i prawnuk, i praprawnuk byli niewolnikami. Pan mógł ich sprzedać, mógł ich karać dowolnie, mógł ich wyzyskiwać i głodzić, mógł nawet zabić.
Dola niewolnika w dawnych czasach przedstawiała się tak samo, jak dzisiaj przedstawia się dola milionów więźniów zaludniających obozy pracy w Sowietach. Mają tylko obowiązki, nie mają żadnych praw, żadnych przywilejów. Są przedmiotem, są rzeczą. Niewolnicy w Polsce, jak wszędzie, rekrutowali się przeważnie z jeńców wojennych, z kobiet i dzieci pojmanych podczas wypraw wojennych oraz z przestępców czy zbrodniarzy i wreszcie z ludzi po prostu kupionych, gdyż w owych srogich czasach handel tym towarem kwitnął wspaniale. Nie byliśmy pod tym względem lepsi niż nasi sąsiedzi. Powiada Gal, że Bolesław Krzywousty w jednej tylko wyprawie pojmał i uprowadził z Pomorza 8 tysięcy kobiet i dzieci. Od niemieckiego kronikarza Helmolda dowiadujemy się, że w 1168 roku polapscy Słowianie puścili na handel 700 Duńczyków, a z kolei Duńczycy wystawiali na targ Słowian, sprzedając ich Polakom albo Czechom. Zdarzało się zaś, że Węgrzy kupowali Polaków, którzy wpadli w niewolę czeską. Narodowość nie grała żadnej roli, gdyż bywały wypadki, że Czech handlował Czechami, a Polak Polakami. Nie szukał zaś dalekich, obcych rynków zbytu, zwłaszcza gdy nastał głód i gdy rodzice, nie mając czym nakarmić dzieci, sprzedawali je. To było zjawiskiem powszechnym. Co powiedziawszy, trzeba jednak dodać, że Polska, jako naród szybko chłonący chrześcijańską kulturę i cywilizację, z biegiem lat stosowała wobec jeńców wojennych coraz to lżejsze rygory, traktując ich jako ludzi i dbając o ich potrzeby. W starych rachunkach wawelskich często znajdujemy pozycję dla jeńców tatarskich na buty. Widać, zarządcy zamku nie mogli ścierpieć tego, by owi jeńcy pracujący na Wawelu chodzili boso. W tych krótkich wzmiankach wyraża się uczucie dobroci i ludzkości. Jeniec jeńcem, ale niech nie marznie, niech ma buty. Gdy myślimy o tym, coś nas ściska za serce. Jeśli zaś wspomniałem tę sprawę, niech mi będzie wolno dodać dla okrasy jeszcze jedną piękną, wzruszającą pozycję w rachunkach wawelskich. Dotyczy ona nie ludzi, ale zwierząt. A brzmi następująco. Dla niedźwiedzi na chleb, na prędce groszy 3, bo się król rozgniewał. To czasy późniejsze, to król Stefan Batory. Na Wawelu była menażeria, do której sprowadzono niedźwiedzie. Król obejrzał je i pyta dworzan swych, kiedy one jadły. Dowiedziawszy się zaś, że dawno, rozgniewał się okropnie i zaczął klonić. Jakże to może być, żeby te zwierzęta były głodne? Natychmiast trzeba im dać chleba. No niechże kto skoczy na jednej nodze i przyniesie im chleba. Cóż to za pyszna scena. Król nie może znieść tego, by zwierzęta cierpiały głód. Stosunek do jeńców wojennych poprawiał się stale. A pojmani w wyprawach wojennych Tatarzy nie tylko dostawali buty, ale co ważniejsze, wiodło się im w Polsce tak znakomicie, że woleli w niej na zawsze osiąść, że stali się obywatelami polskimi, zachowując swą wiarę mahometańską. Znajdziemy ich w wielu bitwach i wojnach. Znajdziemy ich w powstaniu kościuszkowskim i w listopadowym, i w styczniowym, i w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku, jak znajdziemy ich na najpiękniejszych kartach historii wojny obecnej. Są i liczne nazwiska Tatarów polskich także w księdze przesmutnej, czarnej jak noc i czerwonej jak krew, zatem w księdze katyńskiej. Bywało w dawnych czasach, w głębokich mrokach średniowiecza, że zwycięzcy mordowali zwyciężonych. Jeniec wojenny, choć broń cisnął, choć rzucił się na kolana, błagając o życie, dawał gardło. Zanim rozwinął się instynkt rycerski, zanim zwycięzca zaczął kierować się uczuciem ludzkości w stosunku do pobitego, minęło wiele stuleci.
Jedynie Rosja do dziś dnia przechowała barbarzyński zwyczaj mordowania bezbronnych jeńców. Las Katyński pod Smoleńskiem odkrył przed oczyma zdumionej ludzkości groby 5000 Polaków. To liczba stwierdzona, zawierająca nazwiska pomordowanych, ale na niej jeszcze nie kończy się ogrom zbrodni popełnionej przez Rosję sowiecką. Wiemy, że ofiar zwierzęcego okrucieństwa jest znacznie więcej, że razem osiągają one cyfrę 15000 Polaków zabitych wbrew prawom boskim i ludzkim. Wyszła na jaw tylko straszliwa, przerażająca prawda Katynia, podczas gdy jeszcze nie wiemy, gdzie znajdują się groby reszty zamordowanych. Ale i one kiedyś odkryje przypadek albo śledztwo. Nie spoczniemy bowiem, dopóki ta potworna zbrodnia nie będzie ujawniona w całości. Historia Polski, jak historia każdego cywilizowanego narodu, nie ma na swych kartach takiej plamy ohydnej jak mord katyński. Lecz niewolnikom w owych odległych czasach, do których wracam, musiało się wieść równie źle, jak źle wiodło się im wszędzie. Korzystając z zamętu spowodowanego natarciem wszystkich sąsiadów na Polskę, porwali za broń, by zdobyć skarb największy, jakim dla człowieka jest wolność. Takich powstań, takich buntów, takich rewolucji spotkamy znacznie więcej w dziejach innych państw. Wszystkie te zrywy do jednego wiodą celu, więc do zrównania praw i obowiązków. Rewolucja społeczna z ostatnich lat rządów Mieszka II to tylko jeden rozdział walki krwawej lub bezkrwawej, która wypełnia dzieje naszego narodu i społeczeństwa, jak wypełnia dzieje innych narodów i społeczeństw. Powtarzam, Polska nie jest wyjątkiem. Spotkamy się w jej historii z następnymi, dalszymi rozdziałami tej walki, a mówić nam o nich przyjdzie w sposób otwarty i szczery, bez ukrywania prawdy. W tej walce długiej i upartej zawsze stać będziemy po stronie pokrzywdzonych, przeciwko stronie, która gnębi i uciska i krzywdzi. Z pamięci naszej nigdy nie wymarzymy słów przepięknych, którymi poszczycić się może polska myśl demokratyczna. Słów, jakimi uczony rektor krakowskiej Wszechnicy Jan z Ludziska powitał króla Kazimierza Jagiellończyka. Dlaczegoż w tym kraju bogatym chłopi żyją w niewoli i cierpią taki ucisk, jak niegdyś synowie Izraela w Egipcie? Królu, z pomiędzy tylu książąt godnych korony obrali sobie Polacy ciebie, tusząc, że zniesiesz niewolę chłopów, że powrócisz wolność chrześcijanom zamieszkującym to królestwo. Jasno albowiem jest rzeczą, że natura wszystkich ludzi zrodziła równymi. Pomyślmy, tak rzekł do króla ten uczony w końcu XV wieku.